Dobra, level 4, czyli już prawie w połowie jesteśmy, bo chyba 8 jest. W ostatniej części było 8, chyba. Nie wiem. A to Jeśli. 7. A było parzyście? Musi być parzyście? Znaczy, wydaje mi się, że po prostu 7 to był chyba tamten z tymi łapami, które nas zabijały, i wagonikami. Tak mi się wydaje. To był ten I że w level. ten sposób chyba tamten ostatni był 8. Jestem pewien, już nie pamiętam, akurat na to się nie skupiam. Nie dziwię się. Tego się nie spodziewałem. Po prostu widać jednomyślność u nas. Nie spodziewałem się, że tam jest podłoga. Już jej nie ma, bo ktoś skacze do góry. Oj, goty fiu. Korzysta z mojej życi, chamie. Jesteś na moim garnuszku. Oj, chyba będzie restart levelu. Z dwoma Tym życiami. razem ukradłem je przez ciebie, tak chciałbym zauważyć. Ej, moja własność, mogę robić co chcę. To daje i odbiera ten chuj z dupy. Znaczy ja nie odebrałem, ja po prostu cię zmarnowałem. Zjebać. No, był power upy, nie? No. Nie pamiętam tego levelu kompletnie. Znaczy ja nie wiem w ogóle, czy za modu w ogóle przeszedłem tą grę. Nie wiem, nie znałem cię wtedy. Może i lepiej. Może. No, zrobił się głęboko. Nie wiem. Rozładujmy napięcie, penis. Chuj. No, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Idziemy w kierunku dobrej komedii. Chociaż powiem szczerze, że te gagi są trochę abstrakcyjne. Czemu? Bardzo związany z życiem. Takie od razu jesteś w stanie się zintegrować, prawda, z bohaterem dowcipu. Ja mam penisa, na penisa. Kobiety mają gorzej. No to wtedy jest... You have a pussy, I have a dick. O I tak Boże, dalej. Rammstein. Tak, o. Dobra, miejmy nadzieję, że w tej wersji Continuousy działają normalnie. No jest, bardzo ładnie. Teraz znamy lewe, damy radę. A w sumie widzisz te bąbelki? No widzę. To mniej więcej o to mi chodziło wtedy, kiedy gadaliśmy o bąbelkach w pierwszej części. No, strzały z machine guna wyglądają tak samo, tylko są pomniejszone. No dobrze. Dobra, czekam. Ja już teraz gram na serio, nie robimy takich hamsów. Jest, sorry, ale mnie to rozbawiło. O, widziałeś stają w próżni. Znaczy, ja nie widzę w tym nic poważnego, bo gram, nic śmiesznego, bo gram na serio. Ja pierdzie, co się dzieje? Co się dzieje? Proszę Państwa, te emocje. Zrobiło się cicho, bo jednak Znowu powinien jest duch sobie grać, czyli... walki. Będę pamiętał, jak będę kiedyś robił remont. Uwaga, power-upy będą lecieć. Jeden. Wziąłeś drugiego? Da. Z dużej różnicy nie ma, bo to jest Da. machine gun, nie? To są te bąbelki. Czy tam bańki. Czy jak to nazwaliśmy w tamtym odcinku. Możliwe? Tak, nie wiem. No
jednak w grach potrzebni są wrogowi, bo na ekranie robi się samotny. Dokładnie, potem przychodzi ich na przykład 5, no i tak ojoj. Ło. Dobra, to podskoczę wyżej już. Dobra, usłyszałem cię w skoku tam, jak wiec na mnie. No to... Dobra, wiem, nie spodziewałeś się tego, ja też się tego nie spodziewałem, że przesunie nam cały ekran. I wiesz, że ja myślałem, że ja wziąłem tego power-upa? I kapnąłem się przez jakieś 30 sekund, tak z lekka. No wiesz, obaj bohaterowie wyglądają jak Sylvester Stallone w jego najlepszych czasach, więc... Wiesz, nie widzę... trochę Arnolda jeszcze. A w ogóle na okładce pierwszej części gry to właśnie... Wizerunek bohaterów jest ściągnięty. Jeden jest ze Schwarzeneggera, a drugi jest ten ze Stallone. Fakt. Nie kłam nikogo. Dobrze. Nie będę wmawiał Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, na jego podstawie był bazowany Johnny Cage z Mortal Kombat. Tak? Tak. Znaczy w ogóle Jean-Claude Van Damme w ogóle miał wystąpić w Mortal Kombacie. I nie, w grze miał udzielać twarzy, bo wiesz, Mortal Kombat ma nagrywane prawdziwych ludzi jako animację. Miał tam wystąpić, tylko że tam bodajże nie zgadzały się harmonogramy im, nie? I dlatego nie mógł. No i zastąpił go zwykłym aktorem, który po prostu wygląda podobnie. Dlatego w pierwszej części Mortal Kombat Johnny Cage jest ubrany w takie krótkie gadki jak Jean-Claude Van Damme w tym w Questie. Czy tam... czy w Sporcie Krwi. No... Ktoś, kto ogląda bardziej filmy z Jean-Claude Van Damme, na pewno wie, o co mi chodzi. Zdał jakiś fan czy coś. Ach. Nie wiemy. Sugestie wysyłajcie mailem. Aż te... Cóż, nie wiem jak to określić. Te góry latają. Te góry latają. Aha, chyba wiem o co chodzi. Takie coś, co nagle patrzę tu skałę, tak? Sorry. Jestem wdzięczny, że pamiętasz o mnie. Dam się strzelić w twarz prosto. No po prostu realizm, prawda? Dzisiaj tak realistycznych gier nie mamy. No, nawet prawda. Call of Duty, prawda? To jest nic w porównaniu z tą grą. Metal Gear Solid? Nie. To nie jest realistyczna gra, nie. Tam facet żygał pszczołami i to była jego supermoc. Nie pamiętam tego. No w trzeciej części bodajże. Może? Sam też nie jestem pewien, bo w sumie nie tyle co grałem, tylko słyszałem o tym. Okej. Okay. Raczej nigdy nie byłem takim fanem Metal Gear'a przez to, że no... Nie grałem w to w czasach, kiedy wychodził i kiedy był popularny, a potem trudno było do niego dosiąść, bo no, to trochę przestarzało sterowanie, kamera i tak dalej, nie? No i zdecydowanie. No do innych rzeczy byłem już przyzwyczajony, no nie? Do innych typu skradanek. Deus Ex. O tak, Deus Ex. To była dobra. Ja w sumie niedawno grałem w Deus Exa i nam powinien mieć save'a. No taką drużyną mnie skosili, to... Nad mnie nie czuję się źle, że przegrałem z nimi. Czemu tu się nie da robić takie ciepiskie skoku z kopem, strzałem czymś jeszcze? No dobra, wiem, że to był rokaj. Jak próbowali to dodać w częściach na PS2, to raczej się nie udało i fani się kupi.
No fani chcieli zwykle dwuwymiarowe strzelanie z tyłu pierwszej, drugiej części, a to spokojnie, ja jeszcze mam życia jakieś na pewno na koncie. 2, 3, 4. No i bardzo, bardzo. No chyba, że ma drugą formę i się zawiedzimy. Level był długi, więc chyba nie. No jednak. Bez trzymanki.